Często pytają mnie, jak to jest być menadżerem takiego sławnego artysty jak Piotr Rubik i jednocześnie być jego mamą. Otóż jest to połączenie ról dwóch no, bardzo skomplikowanych, bo oczywiście przeżywam wszystko podwójnie. Ale pytajmy też, skąd ten talent? Talent nie bierze się znikąd. Talent otrzymał, otrzymał Piotr oczywiście od Boży, ale on bardzo ciężko pracował całe życie. Czyli właściwie, gdybym mogła powiedzieć, w Innym młodym ludziom, którzy zaczynają y, naukę w szkole muzycznej od pierwszej klasy, później mają szkołę podstawową, liceum, idą, studiują i czasem się tak zastanawiają: Boże, tyle lat pracuję, tyle lat pracuję, a tu na przykład jest taki program: Mam talent, i wychodzi ktoś ze skrzypcami, ma sukces. No ten sukces jest oczywiście i całe szczęście, że ten człowiek młody y, pokazał się i ma ten sukces. Ale tak jak na przykład jak Pio y, Piotr. Piotr pracował, pracował i jeszcze raz pracował. I nie dlatego, że myśmy mu kazali, nie dlatego, że myśmy mówili, Piotr, siadaj i ćwicz, bo bez tego nic nie będzie. Jest to sprawa też szczęścia, yy, jakiego się ma nauczyciela. Piotr miał to szczęście, że jego profesor, wiolonczylista, koncertem Teatru Wielkiego w Warszawie, powiedział mi kiedyś: Proszę pamiętać, żeby Piotra nie zmuszać. Jeśli będzie tak, że przez tydzień, dwa. Piotr będzie zmęczony, nie będzie chciał grać. To proszę go do tego nie zmuszać. Jeśli on naprawdę to kocha, to on do tego wróci. I wracał, i wracał, i cały czas wracał. I on tym żył. I wracał ze szkoły. Ktoś, to, to może trudno uwierzyć, inne dzieci chodziły grać w piłkę. On też, owszem, miał kolegów, grał w piłkę. Ale jak wracał ze szkoły, 4, 5, 6 lekcji, on wracał do domu i mówił, no to teraz sobie odpocznę. I właśnie, i siadał do fortepianu. Piotr miał też szczęście, że miał wspaniałą nauczycielkę yy, drugiego instrumentu, czyli fortepian. I to nie było tak, że ona go katowała gamami, ćwiczeniami strasznymi, które młode dziecko czasem zniechęcają. Ona potrafiła powiedzieć do Piotra: Słuchaj, a może masz jakieś nutki w domu, a może jest coś, co chciałbyś zagrać? Zagrajmy razem. I to go motywowało. Piotr całe życie właściwie, oprócz tego, że grał i kochał grać, on uciekał, to była jego ucieczka od życia, z tym, że, o, o, ucieczka w zupełnie inny świat. Z tym, że wtedy, kiedy Piotr był maleńki, no to nie było tylu w przeszkadzajek. Czyli tak, nie było tyle filmów, nie było internetu, nie było tylu różnych rzeczy, które teraz młodym ludziom odwracają uwagę. Więc on przeczytał wszystkie książki świata. W tej chwili mamy cały magazyn książek Piotra, nawet z takim stempelkiem Ex Libris. Piotr Rubik i on to wszystko przeczytał. On miał swój własny wewnętrzny świat i on tą muzyką yy, żył. On, jak miał jakieś zmartwienia, kłopoty, problemy, bo każde dziecko ma, on uciekał w muzykę i zawsze marzył o tym, żeby pisać muzykę. I oczywiście, jako młody człowiek też miał różne problemy, przecież miał problemy finansowe. Musieliśmy przecież kupić i trzeba było kupić instrumenty, trzeba było wyposażyć studio. I Mógłby pójść na łatwizmy i tylko żeby nikogo nie, nie, nie chce obrazić, i pisać na przykład Disco Polo. No, przepraszam, Disco Polo. Takie, takie no bardzo popularne y, utwory, które, które, które oczywiście przynoszą pieniądze. On powiedział, że tego nie będzie robić i cały czas marzył o dużej formie, o pięknej muzyce, o poważnej muzyce, o muzyce nie z playbacków, i stąd zawsze tam, gdzie występuje, jest orkiestra symfoniczna na żywo, jest chór, są soliści i wszystko, wszystko to, co osiągnął, to naprawdę bardzo, bardzo ciężką pracą. Czy to się opłaca? Może zapytać jakiś młody człowiek: Tutaj widzi na przykład: Mam talent, jeden dzień, jeden sukces, a tu tyle lat, i potem, i potem nie wiadomo co no bo to randka w ciemno. No na pewno się opłaca, bo jeśli tym żyjesz, jeśli o tym marzysz i chcesz to zrealizować, to ten sukces przyjdzie wcześniej czy później. I, i, i tak jest w przypadku Piotra. On po prostu robi to, y, y, co kocha, i tym żyje, i nic innego się nie liczy: tylko muzyka.